Najważniejsza część tej zmiany polegała na tym, że od tej pory, żeby zmienić konstytucję w referendum, dana poprawka musiała by uzyskać 60% głosów. Mhm. W tej chwili to jest tak, że wymagana jest po prostu większość, więc 8 sierpnia odbyło się w Ohio referendum konstytucyjne. Nieco mniej osób zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, a każdy z tych stanów ma swoją własną konstytucję stanową. Cześć! Jak możecie domyślać się po stroju, jest podróżniczo, bo tym razem z Tomkiem będę podróżowała. Gdzie podróżujemy? Podróżujemy do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do stanu Ohio. Ohio, także. Agata Kempa, Tomasz Synowiec lub bezpośrednio zapraszamy na podróż do Ohio. Tak, a do Ohio wybieramy się, ponieważ Ohio, mieszkańcy Ohio, mieszkańcy tego stanu, decydowali w referendum o zmianie konstytucji, ponieważ... Zapewne większość z Was kojarzy, że to jest taki kraj jak USA, to się powiedziałbym jednym z najbardziej rozpoznawalnych państw na świecie, i w tym państwie jest konstytucja. Natomiast nieco mniej osób zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, a każdy z tych stanów ma swoją własną konstytucję stanową, która reguluje zakres władzy poszczególnych jednostek w tych stanach i zakres kompetencji pewnych praw, obowiązków, które oczywiście nie mogą być sprzeczne z Konstytucją Federalną, jednak ponieważ e, Stany Zjednoczone są państwem federalnym, to konstytucje stanowe regulują bardzo dużą część e, życia praw w tych stanach. No być może kojarzycie, że w Stanach Zjednoczonych w zależności od poszczególnego stanu kara śmierci jest albo jej nie ma. Co to znaczy po prostu, że prawo karne w każdym stanie stany regulują odrębnie. Oczywiście są przestępstwa federalne, natomiast podstawowe kwestie prawne w wielu, w ogromnej części kwestii regulują sobie stany same. No i także tak na myślę, poziomie konstytucyjnym. Tak, myślę, że jest to trudno czasami jakby zrozumieć. Czy Zwłaszcza tak... z perspektywy polskiej, gdzie mamy no, jeden parlament, który. Decyduje o prawach całego kraju. Tak, no i właśnie, Polska jest krajem unitarnym, więc nie mamy takiego federalnego podziału, więc wydaje nam się gdzieś oczywiste, że wszystkie kraje muszą podobnie funkcjonować, zwłaszcza jak są demokratyczne jak nasz. No a niekoniecznie, mamy bardzo dużo tych krajów, które działają inaczej, które nie są federalne, chociażby Niemcy czy Szwajcaria i o jednym i drugim przypadku, niekoniecznie w kontekście federalizmu, ale w kontekście tego, jakie są z tym konsekwencje, rozmawiałam też już na kanale, bo rozmawiałam o referendum w Berlinie, które nie było takim samym referendum lokalnym jak u nas, tylko właśnie tej konkretnej części. No i o szwajcarskim federalizmie rozmawiałam też z profesorem Matyją. Także tutaj różnice w krajach się pojawiają i tak też jest w Stanach. No i my dzisiaj wybieramy się do Ohio, jednego stanu, który też może decydować o własnej konstytucji. Tak, 8 sierpnia odbyło się w Ohio referendum konstytucyjne. Przy czym tutaj musimy zaznaczyć jedną kwestię. To nie jest tak, że niektóre stany mogą decydować, właściwie prawie wszystkie stany mogą decydować, ponieważ oczywiście każdy z tych 50 stanów ma przewidzianą ścieżkę zmiany konstytucji. Na 50 stanów, 49 stanów przewiduje, że aby konstytucja stanowa została zmieniona, musi się odbyć w tym konkretnym stanie referendum. Która ostatecznie zatwierdzi tę zmianę konstytucji, w związku z czym istnieje tylko jeden stan, w którym można zmienić konstytucję stanową bez woli ludzi, bez referendum jaki to stan. No właśnie sprawdzałem, teraz już się dowiem, że zapomniałem, zap zapom zapom że nie, jest, nie jestem na 100% pewien, który to jest stan, a nie chcę, wydaje mi się, wydaje mi się, że, że, że mam pomysł, który to jest stan, ale nie chcę no, okay. mówić, bo, bo się boję że 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 po że pomylę i pokrzywdzę któryś z 50 stanów e, amerykańskich to w takim razie taka aktywizacja dla Was przy okazji, jeśli chcecie Tak, to sprób 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 spróbujcie znaleźć, ja polecam zwłaszcza jeżeli dobrze posługujecie się językiem angielskim, jest strona Ballotpedia, i Ballotpedia to jest taki odpowiednik Wikipedii, tylko o wszelkich wyborach i głosowaniach w USA i jest on naprawdę bardzo rozbudowany dużo bardziej niż oczywiście Wikipedia, też z dużą ilością odnośników, ale tam po prostu możecie wyniki w... wszelkich wyborów, referendów w Stanach Zjednoczonych sprawdzać. No tak, no i my jesteśmy już kilka dni po tym głosowaniu po referendum w Ohio, dzięki czemu możemy omówić nie tylko samo referendum, ale też wyniki. No ale może zanim omówimy wyniki, to najpierw dowiedzmy się, czego ono dotyczyło. Wiemy, że konstytucji, ale to nam nie mówi nic konkretnego. Tak, i w Ohio pojawiła się inicjatywa, która przeszła przez parlament, trafiła pod referendum. Która przewidywała zmianę sposobu zmiany konstytucji, i ta zmiana przewidywała, że od tej pory, to była najważniejsza zmiana, jakby to była jedna poprawka głosowana, i najważniejsza część tej zmiany polegała na tym, że od tej pory, żeby zmienić konstytucję w referendum, dana poprawka musiałaby uzyskać 60% głosów. Mhm. W tej chwili to jest tak, że wymagana jest po prostu większość więcej, więcej niż 50%. To też nie byłoby tak, że w Ohio to byłaby po prostu pierwszy stan, który wymyślił coś takiego. Jest w USA: większość stanów ma po prostu 50%, większość musi zagłosować za. Natomiast jest kilka stanów, które mają albo dodatkowe kryteria, albo po prostu kryteria 60% bądź 66%. I one są w mniejszości. I tutaj Ohio proponowało, żeby u nich również ten próg został do 60% podniesiony. Oprócz tego zwiększano wymogi tego, żeby zainicjować przez obywateli zmianę konstytucji, bo tam jest określona liczba podpisów. W tej chwili ona musi być zebrana w połowie hrabstw. Tam był wymóg, żeby ta zbiórka rozkładała się na wszystkie hrabstwa w stanie. I generalnie kilka pomniejszych kwestii, takich regulacyjnych, które obracały się cały czas wokół tego tematu. I ta inicjatywa w Ohio oczywiście dotyczyła kwestii konstytucyjnej i zmiany tej procedury. I tak jak mówię, to nie jest tak, że byłoby Ohio jakimś wielkim wyjątkiem pod tym względem. W ogóle to też nie jest tak, że tylko w Stanach spotykamy referenda, które dla rozstrzygnięcia jakiejś kwestii wymagają więcej niż 50% głosów. Na przykład niepodległość Czarnogóry. Była wymagana większość 55% w, w ich referendum, więc to też są rozwiązania, które są przyjmowane. No, i oczywiście argumentami jest to, że konstytucja to jest coś, na co się umawiamy niejako tak bardziej na stałe, co ma gwarantować nasze prawa. I zmiana konstytucji nie powinna być zbyt łatwa. Bo w konstytucji zapisujemy te prawa po to, żeby nie było tak, że jak ktoś zacznie rządzić i będzie miał większość, to może nam te prawa odebrać. No tak, jakby ta konstytucja, jako tak główna umowa społeczna, powinna być. Stworzona jakby też pewnie z jakimś zamysłem, tworzona czasami przez wiele lat po to, żeby potem na wiele lat mogła służyć. Dlatego ona też nie powinna być za bardzo szczegółowa, żeby kolejne rządy mogły dostosowywać swoją politykę nie jakby tylko dla się, pod siebie, ale też na przykład do obecnej sytuacji, żeby nie było tak, tak, tak. I się i... zmienia i co pięć lat zmienia się konstytucja. Tak, i oczy oczywiście kons konstytucja amerykańska to jest jedno, ale konstytucje stanowe traktujemy tutaj jakby w bardzo podobny mhm. sposób. No i takie były główne, oficjalne argumenty za. Natomiast w tym referendum było drugie dno. Mhm. To znaczy ta inicjatywa, no jak łatwo się domyślić, pozostawała nie bez wpływu na to, jak wyglądałyby ewentualne kolejne referenda, kolejne inicjatywy zmiany konstytucji stanowej, i w związku z tym była też przez pryzmat tego rozpatrywana, i tak naprawdę inny pryzmat był kwestią, która była jedną z kwestii decydujących w kampanii, ponieważ w Ohio w tej chwili mamy zapowiedziane jeszcze kolejne referendum w sprawie zmiany konstytucji. Na ten rok, i jest to referendum w sprawie zwiększenia dostępu do aborcji, zagwarantowania silniejszej ochrony prawa do aborcji w Konstytucji Stanowej. W tej chwili prawo w Ohio przewiduje, że do 21 tygodnia i 6 dnia bodajże. W każdym razie 21 tydzień mm -hmm. i kilka dni jest możliwość przeprowadzania aborcji na życzenie. Były oczywiście inicjatywy pro-life zmierzające w drugą stronę, natomiast ta zmiana, poprawka Konstytucji zmierza do tego, żeby to prawo było bardziej powszechnie zagwarantowane i bardziej dostępne, to znaczy A czy tak... my w ogóle jesteśmy w stanie stwierdzić, że Ohio jest bardziej krajem demokratycznym Stanem. Stanem demokratycznym niż republikańskim? I czy tutaj ta kwestia jakby aborcyjnie jest z tym jakoś powiązana, czy w ogóle tego nie łączy? Znaczy, oczywiście tutaj możemy to połączyć w ten sposób, że oczywiście większość ludzi popierających tę poprawkę i większość ludzi popierających sprzeciwiających się poprawce zwiększającej dostęp do aborcji, w Ohio to Republikanie, a po drugiej stronie są głównie demokraci i jakby osób wyłamujących się z tego schematu nie było dużo. W obu tych kampaniach, w jednej, jednej, która się zakończyła, a druga, która trwa. No tutaj możemy też od wydaje się już powiedzieć na tym etapie, ta poprawka przypadła. 57% osób zagłosowało przeciwko zmianie konstytucji, czyli pozostaje ten próg 50%, co powoduje, że to referendum, które odbędzie się w tym roku, w, w listopadzie, żeby wprowadzić większy dostęp, większą dostępność aborcji, nie będzie wymogu 60% poparcia, będzie wymóg, żeby więcej niż 50% osób poparło to rozwiązanie. Natomiast czy Ohio jest stanem bardziej republikańskim czy demokratycznym? Ohio jest raczej jednym z tych zwanych swing states, albo ostatnio w ostatnich wyborach bardziej używało się określenia battleground states, czyli stanów wafających się, w związku z czym to nie jest stan, który miałby bardzo wyraźny przechyl w jedną ze stron. No wiadomo, pewne tendencje to, to się z czasem zmienia, więc historyczne uwarunkowania nie, 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 nie są trwałe, natomiast nie, nie jest to ani stan taki jak Kalifornia, ani stan taki jak Teksas, że mamy właściwie na stałe pokolorowany stan na jeden z kolorów i od 20-30 lat to się nie zmienia. Tak, może tutaj tylko jeszcze dopowiem do osób, które się nie interesują tak polityką USA, że w Stanach, jakby poprzez głosowanie elektorskie, kto gdzie bierze ile głosów i tak dalej, część stanów, które są na stałe republikańskie i są jakby pewne, no to wiadomo, że tam republikanie mogą robić mniejszą kampanię, demokraci też, bo biorą ją zwykle republikanie. W przeciwną stronę działają te stany, które są bardziej demokratyczne, no i są właśnie te stany gdzieś pomiędzy, gdzie odbywa się największa walka. Tak, i Ohio z pewnością należy do tych stanów, o, o, które, się, o, o które się walczy. I, I tak jak już powiedziałem, to referendum zostało odrzucone. No i pierwsze to jest to, że będzie to głosowanie w sprawie zwiększenia dostępności aborcji i generalnie to jest sprawka ujęta jako prawa reprodukcyjne, to jest tam szerszej powiedziane, które generalnie tam przewiduje, że nie, Aborcji w jakimkolwiek okresie ciąży tak całkowicie nie będzie można zakazać. To nie znaczy, że ta aborcja będzie do 9 miesiąca na życzenie bez żadnych ograniczeń. Tego ta poprawka nie przewiduje, natomiast takiego całkowitego zakazu, od któregoś mają, to nie będzie można w, w, w zgodzie z nią wprowadzić. Mhm, jeszcze więc e... może to tego tak? wcześniejszego referendum, które teraz się skończyło, jakbyś mógł podsumować, jak wyglądała frekwencja, jak konkretnie wyglądały wyniki, czy Frekwencja wpływa na to, że referendum jest wiążące, czy nie? Nie, jakby frekwencja w ogóle nie jest ważna, dlatego czy referendum jest wiążące, czy nie. To jest tak, że po prostu decyzja referendalna mm -hmm. ma natychmiast to jest skutek prawny i z tego względu, prawdą nieodwracając, jak sprawdzam referenda amerykańskie, to ja tam nie zwracam szczególnej uwagi na frekwencję, bo to nie jest temat, mm -hmm. który, który jest jakby, bardzo kluczowy. No właśnie, to jest kolejne przeciwieństwo do tego, jak wygląda to w Polsce, i może się wydawać nieintuicyjne. To, to, to znaczy, też jak Amerykanie to relacjonują, to podejrzewam, że oni też pewnie zwracają uwagę na frekwencje i na to, jak to jest. I jak dużo osób się zaangażowało, natomiast z perspektywy obserwatora zagranicznego, no jakby nie jest to sta istotna statystycznie dana. Tak, tak, a w Polsce jakby przeciwnie, to jest ta pierwsza istotnie statystyczna dana, na którą się zwraca uwagę przy Zwa tak, referendum. Tak, tak, przy, przy referendum, właściwie do tego się to sprowadza. No a tak jak też już parę rozmówiliśmy tutaj na kanale, nie tylko u nas jest taki wymóg, są, są jeszcze inne państwa, które takie wymogi też stawiają. No i to jak mówiłem, 57% zagłosowało przeciwko. Też bardzo duże kwoty oczywiście na kampanię zostały wydane w milionach dolarów i jakby no to było bardzo takie charakterystyczne, że po jednej stronie z takimi głównymi działaczami były organizacje pro-life, a po drugiej organizacje preaborcyjne. W poprawce, w która miała zmieniać jakby sposób zmiany konstytucji. Co też pokazywało, że jakby ten temat przeniósł się mocno w tej dyskusji na tematy aborcyjne i to było takie trochę traktowane jako wstępne referendum względem tego kolejnego. No i też nie ma co ukrywać, że część republikanów, która Optowała bardzo mocno za tą poprawkę. Poprawką liczyła, że jak się uda to przepchnąć, no to będzie to powód, dla którego uda się zatrzymać tym kolejną, kolejne referendum aborcyjne. No ponieważ e, sondaże, które co prawda na poziomie stanowym, one są na różnym po poziomie, powiedziałbym, e, jednak one wskazują, że ta poprawka aborcyjna prawdopodobnie przejdzie. jakby, jakby miał się dzisiaj założyć o to, czy ta opcja zwycięży w referendum, to powiedziałbym, że tak. Wiadomo, to są wybory, decyzje ludzi, więc może się jeszcze parę kwestii zmienić. Natomiast na ten moment nie przewidywałbym porażki tej opcji. No i oczywiście to wpłynęłoby też na jeszcze jedną inicjatywę. To nie jest jeszcze na etapie zaplanowanego referendum, ale w Ohio jest inicjatywa, która zmienia prawo w dostępu do marihuany. To jest, zdaje się, legalizacja marihuany. Jakby tutaj nie orientuję się aż tak dobrze, jak wygląda kwestia regulacji stanowych względem marihuany w Ohio. Wydaje mi się, że jest nielegalna bądź częściowo nielegalna. W każdym razie ta inicjatywa, która jest, dąży do tego, żeby dostęp do marihuany w tym stanie był większy. No i gdyby ta poprawka przeszła, no to poziom, tych, jakby ta inicjatywa musiałaby spełnić więcej wymogów na etapie zbierania podpisów niż w tej chwili jest wymagany. Więc gdyby ta poprawka przeszła, to też nie byłoby bez wpływu na tą kolejną inicjatywę. A jak w ogóle wygląda kwestia przeprowadzania referendum w tym konkretnie stanie? Kiedy one mogą być? Kto jakby podejmuje tę decyzję o inicjatywie i dlaczego te referenda w ogóle były oddzielone? Czy na przykład jest taka procedura jakoś łączenia referendum z innymi wyborami? To znaczy procedura łączenia referendum z innymi wyborami czy z innymi referendami w Stanach Zjednoczonych absolutnie jest na porządku dziennym. I oczywiście, jak się odbywają wszelkie wybory w Stanach Zjednoczonych, czy to wybory do władz stanowych, no bo musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych właściwie niemal każdy stan posiada Izbę Reprezentantów, Senat, mm -hmm. także stanowy, nie tylko ten ogólnofederalny amerykański, ale w Ohio jest też Izba Reprezentantów Stanu Ohio i jest też Senat Stanu Ohio. Jest kilka stanów, tylko, które mają nieco inaczej ten podział, ułożony. No więc te wybory są relatywnie często i przy takich wyborach, przy wyborach federalnych, kiedy mamy wybieraną Izbę Reprezentantów, która w Stanach Zjednoczonych jest wybierana co dwa lata, co dwa lata też jedna trzecia składu Senatu jest wybierana, i kiedy co cztery lata mamy również wybory prezydenckie, to przy każdej z tych okazji możemy znaleźć referenda, które się w poszczególnych stanach przy okazji odbywają. Więc to jest absolutnie normalna procedura, że głosuje się więcej niż jednej rzeczy. Jest też normalną rzeczą, że odbywa się referendum więcej niż jednej kwestii. Na przykład, co prawda tutaj na, nie rozmawialiśmy wtedy jeszcze na kanale, ale na naszej stronie lub bezpośrednio.pl możecie znaleźć mój artykuł, w którym piszę o referendum, które odbyło się w Wisconsin, które dotyczyło mhm. kwestii prawnych. I tam to referendum dotyczyło trzech pytań. I to referendum było przeprowadzone łącznie z lokalnymi wyborami. To mhm. też było tak, że było na jednej karcie głosowania przeprowadzone bardzo, bardzo dobrze, zresztą jest grafika ilustrująca nasz artykuł, która pokazuje, jak wyglądała karta do głosowania w Wisconsin. W związku z tym, jakby to jest absolutnie normalna procedura. Inicjatywa, inicjatywa do referendum czy zmiany konstytucji w Ohio może wyjść zarówno od strony lokalnego parlamentu, jak i od obywateli. Tak jak mówię, na przykład w, te, w tej kwestii. Marihuana też, zdaje się, będzie na poziomie konstytucyjnym regulowane. Natomiast, natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, na etapie zatwierdzania tych zmian, kiedy przejdzie to przez obie izby parlamentu stanowego, to referendum musi się odbyć. Dlaczego tutaj odbyło się w innych terminach? Po pierwsze, byli inni inicjatorzy. To nie były tożsame same grupy i po prostu ta inicjatywa niejako była nieco szybciej zwołana i też e, republikanom zależało na tym, żeby ona odbyła się najpierw, bo gdyby nie odbywała się najpierw, to wówczas e, oba te referenda miałyby jednakowy próg. No ostatecznie będą miały jednakowy mm -hmm. próg, e, ale wcale niewykluczone jest, że okazałoby się na etapie przed głosowaniem wydawało się, że wcale niewykluczone. Na przykład ta poprawka by przeszła. Ale mhm. aborcja też by przeszła, i wówczas, żeby gwarancje dostępu do aborcji rozszerzone konstytucyjnie zmienić, wówczas to republikanie potrzebowaliby 60%, no tak. żeby zmienić te reg regulacje. Więc oczywiście tutaj kwestie polityczne grały pewną rolę, dlaczego nie zdecydowano się na połączenia terminu tych referendów. Ale to nie było tak, że te referenda celowo rozdzielono. Po prostu z. z to, to też nie jest pomysł, tak, że ten pomysł to jest nowy pomysł, który, na który Republikanie wpadli przy okazji aborcji. Nie, takie pomysły, takich zmian konstytucyjnych były już wcześniej. Po prostu teraz z tą kwestią to niejako zostało połączone. I dałoby się oczywiście tak poprowadzić inicjatywą, żeby doprowadzić do tego, żeby referendum było w tym samym czasie. Natomiast to by wymagało jakby dodatkowej woli do, dostosowania się do tych terminów, a tej woli tutaj po prostu nie było. No i tak samo referendum w sprawie, w sprawie marihuany, jeżeli zostanie zorganizowane, no w tej chwili jeszcze jest inicjatywa, nie wiemy czy spełni ona wymogi. No to jeżeli takie referendum zostanie zorganizowane, no to ono będzie później z tego względu, że po prostu inicjatorzy, inna grupa inicjatorów, która się za to zabrała, zabrała się za to w, w innym momencie. No i wydaje mi się, że to jest po prostu tyle w temacie, dlaczego te referenda nie były w jednym czasie. A czy to jest tyle w temacie referendum w Ohio teraz, które było? Wydaje mi się, że tak. No, oczywiście moglibyśmy tam wskazać, no ale też nie wydaje mi się, żeby wchodzić na poziom, który, który senator stanowy, czy który, który działacz partii, jakie, jakie stanowiska. Tak naprawdę, jak będziemy przytaczać oficjalne stanowiska, no to oczywiście one się będą w szczegółach różnić. Natomiast no w przypadku argumentacji republikańskiej, będzie się to oczywiście sprowadzało do tej pewności konstytucyjnych gwarancji. Na no stronie demokratycznej to było otwarte mówienie o tym, że to jest referendum wymierzone w to, żeby trudniej było przeprowadzić tę inicjatywę gwarantującą dostęp na aborcji na szerszym poziomie, na poziomie też konstytucyjnym. No bo w tej chwili, na przykład, co prawda, to zostało przez sam Najwyższy Stany Ohio odrzucone, ale była inicjatywa Pro-Life, która ograniczała aborcję w stanie Ohio do szóstego tygodnia ciąży. Więc ci zwolennicy aborcji też mają silne, silne argumenty za tym, że musimy to uregulować konstytucyjnie, żeby się zabezpieczyć, bo to nie jest, jakby, to, jak mówimy mm -hmm. o tych większościach, to nie, to nie jest tak, że to jest 90 do 10. No tak. Co, to, da, to dalej, nawet, nawet jeżeli to jest 60 do 40, to, to znaczy, że no, te regulacje mają na tyle silne poparcie, że przy odpowiedniej zmianie nastrojów w jedną bądź drugą stronę te zmiany mogą zostać przeprowadzone. No to co, przyszło mi jedynie podziękować za tą podróż do Ohio w takim tak. razie. Myśle, myślę, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze będziemy parę razy bywać, bo to jest kraj, który na poziomie poszczególnych stanów e, tymi referendami się posługuje dość często. A jakbyś miał zdradzić, gdzie najpewniej w najbliższym czasie mnie zabierzesz? Gdzie w najbliższym czasie? No i w Stanach Zjednoczonych to prawdę mówiąc. Nie, w sumie nie, nie wiem, czy, czy Ohio nie będzie stanem, do którego wróciłem przy okazji tego referendum mm -hmm. aborcyjnego, natomiast pamiętam, że jeszcze są inne stany, które mają zapowiedziane te referenda, tylko one też są często rozrzucone w czasie. Na przykład Kalifornia ma dopiero na przyszły rok przewidziane mm -hmm. te referenda, mimo że jakby chronologicznie one zostały rozpisane dużo wcześniej. W związku z czym zerknę do kalendarza i zobaczę, które z amerykańskich referendów są po prostu czasowo najbliżej. A jeśli Wy chcielibyście się udać w podróż do jakiegoś innego kraju czy innego stanu, o którym jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy albo którego nie zapowiadaliśmy, to to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, gdzie właśnie mamy Wam zabrać w podróż z demokracją bezpośrednio. Możemy pakować nasze walizki i wyjeżdżać. Tak, i nie zapomnijcie o subskrypcjach, kliknięciu w dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć!